Cześć koledzy. Niedawno, wczoraj dokładnie, w piątek był u mnie kolega Piotr. Zabrał część gołąbków i zawiózł do Warszawy. Tak jak widzicie, zostało jeszcze kilka fajnych gołąbków. Poczta oczywiście teraz jak najbardziej wysyłkę wznowiła, więc tutaj nie ma problemu. Tutaj są też moje gołąbki. Dwa niezaobrączkowane późniaki po mojej 3801, który pojechał do Warszawy, zostały. Tutaj jest samiczka z Wilna, która wróciła. Aktualnie z tej rodziny na trzy wkładane trzy są, bo dotarła jeszcze matka i siostra tej samicy. To jest właśnie jej siostra, która wróciła dwa dni temu. Jeszcze troszeczkę jest taka słabsza. A u góry tam się otrzepywała właśnie jej matka, moja osiemnastka. Ona jest ferbartem, czyli tutaj cała rodzina tej samicy, która przyszła, była skłoszona jako 37. Praktycznie 6, 7, 6, moment, 3 siostry, matka, ojciec, to jest 5, 2 samce, 7 sztuk z tej rodziny posiadam. Jest to krzyżówka 377 razy stary ferbart. Tutaj jeszcze posiadam synów 155. Ten akurat siwy samczyk, który się bije, jest to po mojej 13, która pojechała właśnie do pana Piotra z Warszawy. Ten samczyk jest krzyżówką mojej 13 razy syn 1702. Tak jak widać, gołąbki są w dobrej formie. Dzisiaj jest dość zimno i mokro na zewnątrz. No, przegoniłem je tutaj, żebyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda. Tutaj dla pana Romka z okolic Częstochowy też gołąbki. Coś wyślemy. Będziemy się kontaktować tam telefonicznie. Także tak jak widzicie, tutaj ciemne na przykład jest. Syn, tam akurat ciemny, niezaobrączkowany syn tej 401 mojej. Jest również siostra tej 401. Tutaj dokładnie jest to ta samiczka, wspaniałym oku. Ta samica jest również córką 401. Zarówno jak ten ciemny, jak ta siwa samica, ich praktycznie nie obrączkowaliśmy, ponieważ po locie w 2018 roku Minden 401 jako młoda samica wychowywała dwa jeszcze młode gołąbki, czyli są to późne, typowo, które do rozpłodu trzymały. Także od poniedziałek, wtorek będę wysyłał gołąbki, a tymczasem po prostu wystawiam wideo. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to proszę zadzwonić. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.